Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Leszek Gałężewski i jestem instruktorem rysunku w Nasielskim Ośrodku Kultury i zapraszam najmłodszych do specjalnego krótkiego filmiku, w którym postaramy się narysować choinkę. Tak naprawdę narysujemy cztery choinki, każda kolejna będzie coraz bardziej skomplikowana. Zaczniemy od najprostszej, czyli jednym słowem narysujemy trójkąt. To jest najprostsza wersja, kształtem tylko przypomina choinkę. Wiadomo, że taka choinka nikogo nie zadowoli, ale będzie to dla nas punkt wyjścia do tego, żeby sobie kolejne, bardziej skomplikowane kształty stworzyć. Więc tym trójkątem będziemy jakby zaczynać wszystkie choinki. Tyle, że to będzie szkic, więc starajcie się rysować to bardzo delikatnie, żeby potem ten trójkąt można było ewentualnie zetrzeć. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Druga choinka będzie bardziej zaawansowana, ale umożliwi nam narysowanie choinki, która będzie miała symetrycznie równo rozmieszczone gałązki po bokach. Żeby to zrobić, ten nasz trójkącik podzielimy sobie poziomymi liniami w poziomie, równolegle ułożone do siebie, dzięki którym będziemy w stanie narysować sobie poszczególne gałązki leżące na tej samej wysokości. I tak, proszę Państwa, od pierwszej dolnej kreseczki narysujemy sobie dwie skośne linie, które troszeczkę będą jakby do środeczka nachodziły tej leżącej wyżej. Z następnej poprowadzimy kolejne skośne gałązki i jeszcze jedne, aż do samego czubeczka. To jest drugi wariant, czyli troszeczkę bardziej rozbudowany od tego pierwszego, ale cały czas jeszcze jest to dosyć prosta konstrukcja. Teraz przejdziemy do nieco jeszcze bardziej skomplikowanej rzeczy i też zaczniemy od trójkąta. Ten trójkąt zawsze dobrze jest stosować, żeby ładnie sobie tą choinkę rozplanować na kartce. Tym razem postaramy się zrobić choinkę bardziej przestrzenną. To znaczy się te linie, które robiliśmy we wcześniejszym rysunku poziome, tym razem zrobimy delikatnie wygięte, takie łuki. Choinka nabierze takiej przestrzenności i dzięki temu będzie wyglądała w jeszcze bardziej zaawansowany sposób. I teraz przyszedł czas na czwartą wersję, czyli taką najbardziej zaawansowaną choinkę, bardziej realistyczną, można powiedzieć. Do narysowania tej choinki trzeba już troszeczkę jakby umożliwić, pozwolić rękom, żeby sobie troszeczkę poimprowizowały. I do jej narysowania zastosujemy tylko i wyłącznie linię prostą, która będzie jakby tym pniem, wokół którego gałęzie rozrastają się choinki. I teraz od góry, delikatnie starając się z jednej i z drugiej strony powtarzać ruchy, postaramy się w sposób taki troszeczkę bardziej chaotyczny tą choinkę ukształtować w formie takiego przestrzennego drzewka, które widzimy i znamy z lasu. Tutaj musicie troszeczkę zaszaleć, bo można zrobić naprawdę chaotycznych troszeczkę tych gałęzi i to będzie całkiem naturalnie wyglądało, jak skończycie. I to tyle. Proponuję, proszę Państwa, żebyście sobie zaczęli od najłatwiejszych kształtów i potem delikatnie, powolutku kombinowali. I to było dla najmłodszych, specjalnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zapraszam do następnego odcinka. Do widzenia.